we wtorek 1 lutego. Dzień dobry. Od tego tygodnia rozpoczęły się w Opolu ferie zimowe. I dla tych wszystkich dzieci, które nigdzie nie wyjechały, placówki miejskie przygotowały bardzo bogatą i ciekawą ofertę. I tak na przykład Miejski Ośrodek Kultury, przy którym się znajdujemy, Lodowisko Toropol, Toyota Park, Miejska Biblioteka Publiczna mają w swojej ofercie propozycje sportowe, kulturalne i rozrywkowe. O ofertę i miejsca trzeba dowiadywać się bezpośrednio w placówkach lub przez internet. A ponieważ ferie dopiero się zaczęły, a przed nami jednak 2 tygodnie ferii, może warto sprawdzić, w jaki sposób nasze pociechy mogą miło, sympatycznie i ciekawie spędzić czas w swoim mieście.